Witam serdecznie naszych czytelników, słuchaczy czy widzów racji. No i dzisiaj z naszym głównym redaktorem Andrzejem Dominczakiem będę chciała, no nie uśmiechaj się, tak, jesteś, że tak powiem, sercem redakcji. Chciałam porozmawiać o zjawisku, które powinno chyba wszystkich nas jakoś niepokoić i wszystkich nas, myślę, postawić też do takiej poważnej dyskusji, co się dzieje z tą naszą rzeczywistością polityczną, ale przede wszystkim społeczną, bo ostatnimi czasy jesteśmy nieustannie bombardowani wiadomościami, które no, powinny nas bulwersować, przerażać czy odwrócić nawet bieg politycznych wydarzeń, bo raz po raz dowiadujemy się o aferach, które powinny całkowicie moim zdaniem znieść poparcie partii rządzącej czy nasze zaufanie pokładane w Kościele. Tak mówię, nasze w sensie, prawda, społecznym czy narodowym. Tymczasem kolejne afery wybuchają i nic się nie dzieje. Dlatego Andrzeju, powiedz, co sądzisz, bo przyglądamy się choćby wydarzeniom dotyczącym Trójki. Zresztą takie przejmowanie mediów od dawna się toczy, prawda, i PiS nie pierwszy raz manipuluje, tylko tym razem w przypadku, prawda, listy przyboru Trójki i tego, co się stało, czyli zwolnień no, jednych z najlepszych dziennikarzy, plus już taka jawna manipulacja, która nie pozwala dojść do głosu artyście ze słowem krytycznym, no jest porażająca. Ja się zastanawiam, dlaczego wszyscy nie wyszliśmy tłumnie na ulicę, dlaczego nie robimy z tym nic, dlaczego gdzieś to tam nam przecieka tak naprawdę między palcami, bo stała się tu rzecz ogromnie i ważna i tak naprawdę znacząca dla i teraźniejszości, i przyszłości. Mnie się wydaje, a może zanim odpowiem na pytanie, to chciałem też powitać widzów Racjonalisty TV, bo mam nadzieję, że i oni obejrzą i wysłuchają naszej rozmowy. A odpowiadając na twoje pytanie, chcę powiedzieć, że wydaje nam się wydaje, że to, co się wydarzyło w Trójce, czyli ta cenzorska ingerencja motywowana politycznie i taka bezceremonialna właściwie na jakimś etapie, bezczelna wręcz i tak dalej, nam się wydaje bardzo czymś bardzo ważnym, obiektywnie wstrząsającym politycznie i etycznie, nie do przyjęcia i tak dalej, bo zapominamy, że Polakom to jest, w większości Polaków, zupełnie obojętne. Znaczy cenzura tutaj na nikim prawie, wbrew pozorom, które stwarzają media. No, w mediach siedzą ludzie, czy wypowiadają się ludzie, którzy no, jakoś się przejmują wolnością swoją własną właśnie w mediach. Ale w Polsce, jak się robi badania na temat tego, na ile ważna jest dla kogoś wolność słowa, czy swoboda wypowiadania własnych poglądów i tak dalej, to pozytywnie odpowiadają, czyli w sensie, że ważna jest dla nich, tylko zwykle to jest 3% czy około 3% populacji pytanej. Dla 3% Polaków ważna jest wolność słowa. Przede wszystkim prawdopodobnie ma się na myśli wolność słowa, tak jak ona się może przejawiać albo właśnie się nie przejawia w mediach. Ale pytania często zadawane bardzo ogólnie, no i tak ogólnie ludzie odpowiadają, na ogół właśnie, no to jest dla nich nieważne po prostu, to jest ważne dla 3% Polaków zwykle. No więc to jest dramat, bo moim zdaniem przy takim stanie jakby potrzeby wolności, czyli prawie nieistnieniu tej potrzeby wolności, przynajmniej w sferze wypowiadania poglądów, ale tak naprawdę o tym rozmawiamy, ale tak naprawdę to dotyczy wolności w różnych sferach, zwłaszcza wolności takiej osobistej, nie wolności narodowej. Bo nawet Magda Sieroda mówiła o swoich studentach, może ze 2 lata temu pisała w Wyborczej, nie tylko mówiła, mając na myśli swoich studentów, czyli studentów filozofii, że nawet dla nich wolność oznacza głównie wolność narodową, a nie wolność osobistą. Dzisiaj, czyli ponad 30 lat po tym, jak już całkowicie z tamtym systemem częściowej zależności od wielkiego brata, prawda, już nie ma. No,
Znaczy, niby budujemy państwo, w którym ta wolność osobista powinna być ważniejsza, bo nie ma zagrożenia realnego dla wolności narodowej. A to nadal jednak no, polska mentalność, kultura, tradycja, wszystko jest taka, że ta wolność osobista nie wyłania się jako ważna, szczególnie w sferze poglądów. Ale poczekaj, poczekaj, no to dobrze, no to, to możemy powiedzieć, że nie jest dla nas ważna ta wolność słowa, wolność wypowiedzi czy ekspresja artystyczna. No dobra, co tam radio, co tam artysta. Nawet możemy powiedzieć, że dzięki temu, takie przynajmniej głosy słyszałam, że dzięki temu Kazik ma jeszcze większy rozgłos, więc w sumie powinien się cieszyć, prawda, że go usunęli. No super, możemy to w takich PR-owych kategoriach potraktować, chociaż dziwny to dla mnie PR, ale z drugiej strony, prawda, to co się stało z Radiową Trójką, to tylko jeden z elementów. Może bardziej jest porażający to, co się dzieje w samym rządzie. No bo dzisiaj już wiemy, że choćby kwestia maseczek, czy w ogóle cały szereg działań takich nie tylko politycznych, ale też ekonomicznych, no wspieranie choćby takie na granicy nepotyzmu, o ile już nie jest nepotyzmem brata ministra zdrowia, czy jakichś dziwnych firm, no to wszystko, nawet jeżeli by się okazało tylko jakąś plotką dziennikarską, to po pierwsze powinno być bardzo rzetelnie wyjaśnione, a po drugie powinno właśnie burzyć naszą krew taką w żyłach demokratyczną, no bo dzieje się tu coś bardzo niebezpiecznego. Nie mamy pieniędzy na respiratory. Nasi, prawda, lekarze, lekarki, pielęgniarki, pielęgniarze chodzą przepracowani i w zasadzie sytuacja jest tragiczna. Więc takie działanie, które jakikolwiek cień rzuca na poczynania ministra czy kogokolwiek z rządu, powinno od razu wszystkich nas postawić w taki stan gotowości. Więc Andrzeju, może trzeba popatrzeć na sprawę jeszcze inaczej. W odpowiedzi na tamto pytanie patrzyłem tak, jak odpowiedziałem, a w odpowiedzi na to pytanie popatrzę. Oczywiście, zachęcony przez ciebie, dziękuję, inaczej, ale chciałem dodać jeszcze jedno zdanie do tamtego wątku tej cenzury i tego, dlaczego Polacy nie pragną wolności słowa czy wolności swobody wyrażania własnych poglądów. Otóż moim zdaniem dzieje się tak dlatego, ja o tym kiedyś napomknąłem tylko i teraz też tylko napomknę, no bo nie chcę, żeby to się miało stać głównym wątkiem naszej rozmowy. Moim zdaniem dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że Polacy nie mają własnych poglądów po prostu. Znaczy czegoś, co zasługuje na miano poglądu, czyli pewnego sposobu myślenia o czymś, jakiejś oceny, jakiegoś przekonania, którego się nabiera po oglądzie problemu, czy jakiejś kwestii, czy jakiejś sprawy, czegokolwiek, w sprawie czego mamy mieć ten pogląd, czyli po oglądzie, prawda? Już oczywiście Polacy, jak ich zapytają badacze opinii publicznej o coś, no coś odpowiadają ci, którzy w ogóle odpowiadają, ale to są na ogół poglądy, tak zwane poglądy, że w moim rozumieniu nie poglądy, obiegowe tak zwane, czyli te, które funkcjonują jako takie mniej lub bardziej oczywiste w kręgu, który dana osoba uważa za ważny dla siebie, czy rodzinny, czy jakimś tam zawodowy i tak dalej, czy właśnie wyrażany w mediach, które dana osoba akurat lubi, wszystko jedno z jakiego powodu. Więc to nie jest pogląd w ścisłym sensie. Jeżeli nie mamy wyrobionego własnego poglądu, do którego dochodzimy, że tak powiem, własnym trudem albo własną przyjemnością, bo dla mnie na przykład wyrabianie sobie poglądu jest na ogół, na przykład w rozmowie z tobą, na ogół przyjemnością, a nie jakimś trudem, ale dla wielu osób to jest, ja często pytam ludzi, czy zachęcam do tego, żeby coś przemyśleli i na to dość często spotykam się z reakcją, a dlaczego ja mam myśleć na przykład? Dosłownie cytuję tutaj, ten ton też był cytatem. Więc no podobno myślenie nie boli, ale nie wszystkich. Właśnie, więc jak nie mamy własnych poglądów, to co tam nam ma zależeć na tym, żeby mieć swobodę ich wyrażania, prawda? A co do drugiego pytania, być może moja odpowiedź dotyczy też w jakiejś mierze tego pierwszego pytania, ale głównie chcę tutaj powiedzieć o tak zwanym amoralnym familizmie,
który moim zdaniem jest cechą polskiej takiej protomoralności, czy nawet jeszcze mniej niż protomoralności, nie tylko polskiej oczywiście, zaraz powiem, o co tutaj chodzi, i również o takim amoralnym katolicyzmie. To są takie dwa fundamenty, chociaż słowo fundament chyba nie jest najfortunniejsze w tym kontekście, bo to jest coś bardzo mocno ironiczne w tym kontekście. Dwa fundamenty tego zjawiska, o którym mówimy, czyli tego, że na przykład to, że władza, którą, czy partia rządząca, którą popiera powiedzmy połowa narodu, czy trochę mniej niż połowa, cokolwiek by nie robiła, nie traci na popularności, to właśnie bierze się z tych dwóch takich protopostaw moralnych. I to jest, ten amoralny familizm, to jest takie pojęcie, które ukuł amerykański, według niektórych źródeł angielski, antropolog czy socjolog Edward Banfield jeszcze w latach 50., pod koniec lat 50. we Włoszech południowych. Czyli krainie w sensie kulturowym dość podobnej do Polski, bardzo katolickiej, zwłaszcza wtedy, i też bardzo rodzinnej, zarówno w dosłownym sensie, jak i w sensie nie całkiem dosłownym. Znaczy takim ogólniej rozumianym, jako gdzie rodzina to jest nie tylko rodzice, dzieci, żona i najbliżsi krewni, ale jakiś taki klan, czy jakaś grupa, z którą się silnie identyfikujemy. No, w warunkach włoskich to często są jakieś struktury mafijne po prostu, nazywane nie przypadkiem rodziną właśnie tam, prawda? I w Polsce jest podobnie. I ten Banfield odkrył coś, co potem socjolodzy, do czego socjolodzy różni, również polscy niektórzy nawiązywali często, że w tych kulturach czy subkulturach określanych tym mianem, czyli właśnie takich amoralnych, familijnie, czyli którymi rządzi, mentalnością, których rządzi ten amoralny familizm, nie ma właściwie żadnego systemu wartości w naszym wielkomiejskim rozumieniu tego słowa, bo on to odkrył w małym miasteczku, oczywiście to głównie dotyczy wsi i małych miasteczek, chociaż nie tylko. Nie istnieje właściwie moralność rozumiana jako zespół wartości i norm przez nas uwewnętrznionych, czy przyjętych po przemyśleniu krytycznie w taki sposób, który daje nam poczucie, że to są nasze wartości tak do zastosowania w ogóle, w każdej sytuacji. Oczywiście z uwzględnieniem jakichś tam szczególnych czy specyficznych aspektów czy elementów danej sytuacji, ale jednak ogólnie wartości funkcjonujące, tylko liczy się to, czy to jest ktoś nasz, czy nie nasz. Znaczy, czy to nasza rodzina, nasz klan, czy nasza jakaś mafia, w bardzo ogólnym sensie tego słowa, czy nie nasza. I teraz jeżeli ktoś robi cokolwiek bądź, ale jest to nasz, to jest zawsze dobrze. Na przykład, i właściwie nic innego się nie liczy. Ja kiedyś próbowałem dyskutować z takimi osobami, które wyznają PiS. No, nie powiem, że popierają, bo to jest dużo więcej niż poparcie, to jest parareligijne wyznanie. No i podawałem przykłady tam jakichś afer finansowych z udziałem Morawieckiego i zapytałem, mam na myśli konkretnego pana, czy to panu nie przeszkadza, że on właśnie ewidentnie kombinuje, handlując działkami, wykorzystując swoją pozycję i tak dalej. A ten pan na to mówi, a ty byś tak nie zrobił? Znaczy, po pierwsze bronił Morawieckiego, bronił to nawet mało powiedziane, bo on nie uznawał jakiejkolwiek winy czy czegokolwiek, co mogłoby źle świadczyć o Morawieckim, bo to jest jego człowiek, to jest ta rodzina, z którą on się silnie identyfikuje. A po drugie, oni uważają, że w tym w ogóle nie ma nic złego. Oni, tu zwracam uwagę na ten aspekt amoralności. Jest i familijna ta moralność i amoralność. Znaczy oni uważają, jeszcze tylko to zdanie dokończę, wiem, że to strasznie długie przemówienie, oni uważają, że po prostu każdy, kto skutecznie kradnie, oszukuje, kombinuje i tak dalej, jest okej. No, zwłaszcza jak to jest mój człowiek z mojego klanu, to wtedy już w ogóle jest, właściwie jego się podziwia. Im bardziej oni kradną, oszukują, kombinują, czy dopuszczają się różnych
problematycznych i prawnie, i moralnie czynów, ale są w tym skuteczni, bo na przykład pozyskali 180 milionów dla rodziny i dla siebie. Taką sumę się teraz wymienia w związku z tą aferą związaną z Szumowskimi, no to po prostu ci ludzie są dla nich godni podziwu najwyższego, a każdy, kto tam jakoś wytyka nieuczciwość pewnego rodzaju, czy niemoralność, czy wręcz bezprawie, które cechuje tego typu postępowanie, prawdopodobnie oni w ogóle nie wierzą, że ja faktycznie zarzucam. Oni myślą, że ja go krytykuję, no bo ja w ogóle PiS krytykuję, natomiast nie wierzą, że ja uczciwie uważam, że to są niedopuszczalne praktyki. Oni też nie rozumieją systemu, oni nie rozumieją, dlaczego właściwie prawo miałoby obowiązywać. Tak, ale to gdzieś, co mówisz, też trochę wydaje mi się i tłumaczy, i ubiega mój trzeci problem, bo to może nie tyle pytania do ciebie, co takie problemy. Ten trzeci problem wiąże się z pedofilią w Kościele. W zasadzie od, ja bym powiedziała, pierwszego, prawda, filmu Sekielskich, od też pierwszych takich przejawów, czy ujawnienia, prawda, z skandali w Kościele, po obecną sytuację, prawda, i ten najnowszy film braci Sekielskich, możemy obserwować, że w momencie, kiedy takie wiadomości się pojawiają, to ludzie w jakimś sensie się gorączkują. Ja się obawiam, że to czasami jest taka tania sensacja pooglądania sobie o nieszczęściu drugiego człowieka w taki bezkarny sposób, przecież to jest reportaż. A z drugiej strony potem mamy takie wielkie nic. To znaczy, z jednej strony politycy i polityczki na tym budują czasami bardzo dwuznaczne kupony polityczne i próbują się, prawda, w jakiś sposób lansować. Chociaż nie wszyscy, prawda, bo wydaje mi się, że to, co robiła choćby posłanka Schilling-Wielgus, było taką autentyczną potrzebą pomocy ofiarom. Natomiast moim zdaniem ciągle w zasadzie z każdej strony politycznej można zobaczyć raczej takie gorliwe kręcenie głową, tak, tak, to jest problem, ale i tak ciągle prawo kończy się na drzwiach Kościoła. No i teraz, czy to jest właśnie to, o czym mówisz, że to jest ten nasz Kościół, w związku z tym naszego księdza nie damy, a można było słyszeć, prawda, jak niektórzy parafianie i parafianki w ten sposób mówili o księżach pedofilach. Czy może to jest coś więcej jeszcze? Czy to może jest strach przed po prostu Kościołem, który jednak dominuje w prawie każdej sferze naszego życia i wkracza w sferę nawet ludzi świeckich czy jawnie ateistycznych? Moim zdaniem po pierwsze jest ten element amoralnego familizmu, ale są też inne rzeczywiście jakby składniki tego, że tej postawy, niezmienialnej postawy, no jakiegoś tam związania z Kościołem, które mimo tych filmów kolejnych się utrzymuje na prawie niezmienionym poziomie w tej grupie, która popiera PiS. Mówimy o tej grupie klerykalno-faszyzującej. Moim zdaniem to jest tak, może powiem jeszcze, że rok temu, czy prawie rok temu, mniej więcej miesiąc czy półtora miesiąca po premierze pierwszego filmu Sekielskich, wzrosło poparcie dla Kościoła. Jakieś badanie to wykazało. Bezpośrednio po premierze na chwilę niektóre badania pokazywały mały spadek zaufania do Kościoła, a po kilku tygodniach wzrost poparcia dla Kościoła. Także moim zdaniem przyczyn tego zjawiska jest kilka. O jednym już mówiliśmy. Drugie jest takie, że moim zdaniem większość tego ludu polskiego, pisowskiego w ogóle nie traktuje pedofilii tak poważnie. Mówimy przecież o ludziach, którzy na przykład nadal uznają w lwiej części, nie mówię, że wszyscy, ale zdecydowana większość, bicie dzieci, pracę dzieci. No przecież na wsi, w moich miasteczkach gonienie, że tak powiem, dzieci, niektórych z nich nie trzeba gonić, bo wydaje mi się to naturalne, na przykład do pracy, do pomocy przy dojeniu krów, czy w polu i tak dalej, jest czymś naturalnym. Dzieci w tej kulturze wiejsko-małomiasteczkowej są traktowane bardzo często instrumentalnie. Zresztą w ogóle w szerokim świecie, w takich Indiach, czy w ogóle w krajach, akurat podaję
przykład Indii, bo kiedyś czytałem o Indiach, ale to nie jest wcale specyficzny dla Indii. W krajach na przykład, w których nie ma systemów emerytalnych, ludzie rodzą dużo dzieci po to, żeby mieć zapewniony byt na starość. I to oczywiście jest jakoś zrozumiałe, no bo trzeba myśleć o starości jakoś. Akurat ja tu nie jestem dobrym przykładem, ale rozumiem tych, którzy myślą o starości. Ale właśnie to rzutuje na stosunek do dzieci, które są traktowane jako, nie jako samoistne, podmiotowe, ukochane, ukochani najpierw mali, a potem coraz więksi ludzie, tylko w dużej mierze właśnie jako ta gwarancja, jako ci gwaranci naszego bezpieczeństwa na starość, ale też pomoc w domu i tak dalej. I jednocześnie no, bardzo często są ich prawa w ogóle nie są uznawane, nawet nie przychodzi nikomu do głowy, że te dzieci mają takie prawa. Ja jeździłem jakiś czas po Polsce i miałem do czynienia z rodzinami w małych miasteczkach albo wsiach, z ludźmi, którzy angażowali się, znaczy próbowali zaangażować lokalne społeczności w protesty przeciwko księżom, którzy nie tylko byli pedofilami, czyli molestowali dzieci, ale w różny inny sposób zachowywali się agresywnie, czy jakoś byli nie w porządku. No i bardzo często ci ludzie, ci akurat widzieli w tym dużo złego. Opowiadali nam, że nikt ich nie popierał. I właśnie, myślę, że po części to jest stosunek do dzieci w ogóle taki zły i jednocześnie tym samym do pedofilii. Znaczy naprawdę nam w miastach, no, ludziom, którzy myślą i że tak powiem żyją bardziej abstrakcyjnie, wydaje się, że pedofilia jest taka straszna i jest. Natomiast na wsi i w małych miasteczkach bardzo często nie jest traktowana jako coś tak okropnego. Więc to jest drugi element, że nawet jak oni oglądają w telewizji wypowiedzi tych mieszczuchów, tych warszawiaków, czy krakowiaków, czy innych poznaniaków, którzy są tak strasznie oburzeni, to oni sobie często kpią. Ja byłem świadkiem takich sytuacji, ponieważ od wielu, wielu lat dość często wyjeżdżam do pewnego małego miasteczka, które jest bardzo charakterystyczną taką kulturą małomiasteczkowo-wiejską. A trzecia rzecz jest taka, że moim zdaniem, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że być może ludzie boją się Kościoła, moim zdaniem ludzie już się nie boją Kościoła prawie wcale, poza jakimiś wyjątkami. Natomiast traktują Kościół jako źródło pewnego rodzaju rozrywki. Znaczy wypełniać wolnego czasu, zwłaszcza w niedzielę, gdy się nie pracuje i nie ma co specjalnie robić, no to pójście do Kościoła jest pewną atrakcją różnego rodzaju. I muzyka gra, i spotyka się znajomych, potem się wychodzi z tego kościoła, ludzie się łączą w grupki, witają i sobie plotkują. Więc to jest atrakcja towarzyska. I moim zdaniem cała afera z pedofilią, która no, jest głównie w mediach, bo jednak w większości kościołów ludzie nie przyłapują lokalnego księdza na akurat na pedofilskich uwiedzeniach. Chociaż bardzo często zdarzają się różne lokalne afery, ale to też nadaje temu kościołowi tym bardziej atrakcyjny charakter. Bo to nie jest tylko rozrywka taka pusta emocjonalnie, ale rozrywka, która autentyczna, czyli taka jak dzisiaj się rozumie rozrywkę. Źródło silnych przeżyć, sensacji. Tu ksiądz pedofil, tam ksiądz się chowa, ten go ukrywa. To wszystko moim zdaniem ten lud amoralny, familijnie i amoralny katolicko traktuje głównie, no ja nie twierdzę, że wszyscy tak zupełnie lekceważą no, problematyczne aspekty tej sytuacji, ale one mają minimalny wpływ na budowanie ich, czy zmianę, czy brak zmiany ich stosunku do Kościoła i do organizacji politycznych, czy partii politycznych, czy środowisk politycznych, które z Kościołem współpracują. To jest postrzegane jako atrakcja. A co do tego amoralnego katolicyzmu może dodam jeszcze, mogę tak od razu, z rozpędu? Uf, bo mi coraz bardziej smutno, to dobij mnie. Moim zdaniem amoralny katolicyzm polega na tym, że po pierwsze jest amoralny tak jak amoralny familizm, a po drugie jest amoralny najpierw na poziomie, że tak powiem, elementarnym, bo katolicyzm, kiedy miał moc regulacyjną, kiedyś być może miał w jakimś stopniu i to było dawno temu, gdy ludzie poważniej traktowali wiarę i Kościół. Poważniej to nie znaczy mądrze, że to nie znaczy, że po głębokim namyśle przyjmowali
nauczanie tak zwane kościoła w jakiś sposób dojrzały, głęboki i tak dalej, ale w jakimś tam innym sensie poważnie, trochę się wtedy bali, bardziej wierzyli w Boga, no dzisiaj mniej niż połowa ludzi, około 40% deklaruje wiarę w piekło. No więc jeżeli ludzie mieliby się zachowywać moralnie ze względu na nauczanie kościoła w sytuacji, w której nie wierzą w piekło i w ogóle w prawie nic nie wierzą, czyli nie ma żadnej kary za niemoralne zachowanie według nauczania tak zwanego kościelnego, no to już w ogóle nie ma żadnej tej katolickiej pseudomoralności. Oczywiście to nigdy nie była moralność, bo przecież całe podejście katolickie do moralności było takie, że ludzie mają się zachowywać według przykazań czy innych tam nakazów kościelnych, bo inaczej ich spotka kara. Czyli nie dla dobra kogoś innego, tylko w lęku o własne zbawienie. No to nie jest w ogóle działanie moralne, nigdy nie było, nawet jak ludzie przestrzegali, być może, ja to mówię trochę hipotetycznie i teoretycznie, ale załóżmy, że kiedyś ludzie faktycznie bali się tej kary boskiej za naruszanie niektórych norm kościelnych, prawda? Dzisiaj się już nie boją, bo nie bardzo w to wierzą, poza jakimś wąskim gronem, może 9-10% ludzi, którzy deklarują tak zwaną głęboką wiarę. Ja myślę, że tak naprawdę to są ci, którzy się boją bardziej. A cała reszta po prostu sobie żyje. Nie mówię, że oni wszyscy są jacyś okrutni wobec siebie. Nie, bo mają empatię mniej lub bardziej elementarną i mogą być, że tak powiem, spontanicznie przyjaźni, no zwłaszcza członkom rodziny oczywiście, ale czasem nawet komuś obcemu. Ale nie dlatego, że są umoralnieni, tylko jakby pomimo tego, że są amoralni familijnie i amoralni katolicko. Ja bym jeszcze do tego dodała, prawda, taki reset sumienia, który mają ludzie wierzący zagwarantowani, no bo to jest instytucja spowiedzi. Ale wszystko to, co mówisz, tak jak wspomniałam... Co to jest reset sumienia? Spowiedź. Spowiedź i odpuszczenie grzechów. Możesz nagrzeszyć i może ci to być odpuszczone. No więc, prawda, tym bardziej hulaj dusza, piekła nie ma. Ale wszystko to, co mówisz, jest no, bardzo smutne, bo to pokazuje, że jeszcze dużo mamy tak naprawdę do przepracowania i jako społeczeństwo, i jako jednostki. I w zasadzie długa przed nami praca. No i może ty tą smutną refleksją postawmy tutaj trzy kropeczki, zostawmy naszych słuchaczy z tym, co powiedziałeś i myślę też z takim pytaniem, co dalej. Także dziękuję ci bardzo, Andrzeju. Dziękuję państwu. No i ja dziękuję bardzo. Nawiązując tylko jednym zdaniem do twojej ostatniej wypowiedzi o tym, że my jako jednostki mamy jeszcze wiele do zrobienia, ja myślę, że jedną z głównych rzeczy, które mamy rzeczywiście do zrobienia, jest w ogóle upowszechnienie się takiej koncepcji, że mamy być jednostkami, a nie tylko członkami jednego, drugiego kręgu. Jednostkami z własnymi poglądami, z własnym systemem wartości, do którego dochodzimy z trudem albo właśnie z przyjemnością, tak jak my teraz. Dziękuję bardzo tobie i widzom też. I czytelnikom. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia.